Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 16 vlogmasie. Ja na dzisiaj miałam zupełnie inne plany. Chciałam was zabrać do Pucka, żebyśmy razem zobaczyli dekoracje świąteczne na rynku. Widziałam na Facebooku, że stała tam przepiękna choinka, więc pomyślałam, że będzie to idealny temat na vlogmas. Dodatkowo pomyślałam, że spacer wieczorem, w zimie, nad morzem też może być bardzo klimatyczny. Niestety na zmianę moich planów wpłynęły dwie rzeczy. Po pierwsze, mamy sztorm i niestety dzisiaj u nas okrutnie wieje. Na szczęście nie pada, ale po prostu wiatr jest w porywach 7-8 skali Beauforta i jak w radzie jest naprawdę upierdliwy, to słuchajcie, nad całym morzem pewnie łeb by urywało za przeproszeniem, więc wybaczcie, ale naprawdę nie miałam ochoty jechać i narażać się przed świętami na chorobę. Raczej nie zdążymy pojechać do Pucka, ale może jeszcze przed świętami się uda. Trzymajmy za to kciuki. A po drugie, słuchajcie, ja dzisiaj czuję się fatalnie. Z jednej strony, nie wiem, jakoś mam dzisiaj fajny flow na Instagramie, zdałam wam ankietę i właśnie dużo działam, ale z drugiej strony nie mam kompletnie siły na nic. Ledwo właśnie wykonuję to, co muszę właśnie na komputerze. Dzisiaj nawet nie wychodziłam na zakupy, dzisiaj kto inny pomógł mojej mamie. I słuchajcie, ja cały dzień siedziałam w piżamie, nie będę was okłamywać. I nawet miałam taki plan, żeby nagrać błądy dla was dzisiejszy film, ale stwierdziłam, że skoro mówię o sklepie i skoro ten temat jednak jest związany z moją firmą, to trochę tak nie wypada nagrywać tego w Łązji. Wiecie, czym innym jest to o, nie wiem, niedziela po imprezie, paplamina, o tym i o tamtym, wiecie, różne tematy. Mogę naciągnąć sobie kaptur, być jakimś królikiem i nagrywać w Łązji. Natomiast w innych okolicznościach jest to raczej mało wskazane. Zanim zaczniemy temat, bo tak jak widzicie po tytule, dzisiaj pogadamy o tym, dlaczego mój sklep jest zablokowany. Chciałam wam powiedzieć, co mam na ustach, bo mam fajne kombo i to jest kombo zestawu prezentowego mojej siostry, bo mam na ustach tą pomadkę i my ją testowaliśmy, tą jaśniejszą już i ona była bardzo taka fajna, matowa, ale miałam wrażenie, z jednej strony kremowa, ale z drugiej strony właśnie kremowo-matowa. Ciężko mi jest to nawet tak określić i wyglądała ładnie, ale miałam wrażenie, że lekko trupio. I słuchajcie, później próbowałam w jednym vlogmasie, nie wiem czy wam to powiedziałam czy nie, miałam na ustach właśnie sam ten błyszczyk i on był dla mnie zbyt żółty i on też nie jest taki, żeby pokrywał całe usta, a z drugiej strony jest kolorem i robi takie smugi. I słuchajcie, jak połączyłam to kombo, to wyszło mi coś takiego i nie będę ukrywać, że ten makijaż ust bardzo mi się podoba, to połączenie i myślę, że właśnie tak to będę nosić, bo nie jest to trudne do zaaplikowania nawet, wiecie, gdzieś na mieście. Kurczę, czuję komfort, bo ta pomadka też jest dość sucha i bardzo szybko sprawia, że usta wysychają, a z tym błyszczykiem nie czuję dyskomfortu, więc myślę, że to jest właśnie fajne połączenie. Dajcie znać, jak wam się podoba. Wydaje mi się, że nawet w kamerze fajnie wygląda, ale przechodzimy już do tematu głównego. Wolałam jednak tutaj napomknąć sama na ustach, bo być może pojawią się pytania. Od kilku dni dostaję od was pytania, dlaczego mój sklep jest zablokowany. Dzisiaj nawet była mała sprzeczka, można to tak nazwać, w komentarzach na ten temat. Zarzuciliście mi właśnie brak odpowiedzi, odpowiadanie w niekulturalny sposób, co było po prostu jednym wielkim nieporozumieniem. I już wam to wszystko wyjaśniam. Ponieważ najpierw pojawił się jeden komentarz z samego rana, na który ja odpowiedziałam i tutaj wam, mam nadzieję, że wstawię screena, ponieważ ja dostaję powiadomienia i właśnie na powiadomienia w aplikacji YouTube, o dziwo, nie twórców, tylko YouTube, widać fragment tego komentarza. I słuchajcie, ja na niego odpowiedziałam i chyba po godzinie czy po dwóch pojawił się drugi komentarz. I w momencie, kiedy pojawił się drugi komentarz, ja odpisałam, że nie będę się powtarzać, odpowiedź jest chyba w poprzednim komentarzu, zapraszam. Ponieważ nie chciało mi się przypisywać całej mojej wypowiedzi, bo ona jest dość długa. Natomiast słuchajcie, okazało się, że nie wiem, czy to YouTube skasował ten komentarz, czy to autor skasował, ponieważ widziałam, że autor jeszcze mi odpowiedział na mój komentarz. Jeżeli znajdę to powiadomienie, to wam tutaj wkleję, bo też nie każde powiadomienie się pojawia na telefonie. Ale on powiedział mi i właśnie nawet dostałam odpowiedź, że o, to dobrze, już myślałam, że hejterzy ci zhakowali właśnie sklep. I nie wiem, czy z tego powodu, że właśnie pojawił się hejter, hakowanie w tym komentarzu, ten komentarz poleciał? Nie wiem, nie zrozumiem tego, ale wtedy właśnie chwilę się położyłam, bo czułam się fatalnie. I kiedy wstałam, zobaczyłam
Słuchajcie, lawinę komentarzy, że jaki chamski sposób odpowiadam, że szukaliście odpowiedzi i że nigdzie jej nie ma i musiałam to wszystko wyjaśniać. Mam nadzieję, że w miarę wyjaśniłam w tym komentarzu, że był taki komentarz, że odpowiedziałam i powiedziałam wam, czym to jest spowodowane. Słuchajcie, dlaczego mój sklep jest zablokowany? Ponieważ nie będę ukrywać, że niesamowicie wzrosły opłaty na platformie, na której był postawiony sklep. Ja do tej pory albo płaciłam 100 kilka złotych miesięcznie, a w zeszłym roku kupiłam po prostu abonament na rok i to było 300-400 zł. Jakoś tak, wyszło naprawdę bardzo tanio. Jeszcze dostałam promkę właśnie przez to, że wszystkie usługi tam mam w home, mam domenę, mam maila firmowego, więc jeszcze dostałam promkę. I słuchajcie, jak przyszło właśnie w listopadzie przedłużenie sklepu na kolejny rok, jak zobaczyłam cenę, to cena mnie zwaliła z nóg. Teraz mam tutaj wstawiam screena, którego specjalnie przygotowałam. Wyszło 1500 netto, do tego podatek, więc wyszło ponad 1800 zł za rok prowadzenia sklepu. Wiecie co, ja wiem, że pewnie część z Was mi powie, no tak, ale jak ten sklep, to jeszcze nie jest dużo, przecież to wrzucisz w koszty i tak dalej. Ja mam malutki sklepik. Nie sprzedaję dużej ilości herbat i nie mam w planie prowadzenia nie wiadomo jak prężnego sklepu. Sprzedaję produkt, który jest raczej dla osób, które chcą je wesprzeć, wiecie, dla osób, które chcą właśnie mieć coś z właśnie moim logiem, z guziczkiem, dla osób, które, nie wiem, wierzą w moje polecenia herbat i chcą właśnie spróbować. I ja sprzedaję, wiecie, małe ilości sztuk, nie, ciężko powiedzieć jakie, bo to też zależy od miesiąca i sprzedaję, nie wiem, kilkadziesiąt paczek w ciągu miesiąca i to nie są jakieś nie wiadomo jakie liczby, a kurczę, nie, w życiu nie zwróci mi się ta kwota, żeby ta kwota mi się zwróciła, to ja chyba bym musiała do każdego produktu, nie wiem, 10-20 zł doliczyć, co byłoby kompletnym absurdem, bo zarówno byłoby to dla mnie ogromny wydatek. Powiem szczerze, że ja w grudniu nie mam tak, wiecie, lekką ręką do wywalenia 1800 zł. Nie będę Was oszukiwać. Nie mam takiej wolnej kwoty, która by sobie zalegała na zasadzie mam prawie 2000 na koncie, nie mam na co wydać, a walnę ze sklep. Wiecie, nie, no nie. Mam różne plany finansowe. Mam właśnie dwa cele takie główne, na które oszczędzam. I wybaczcie, ale nie bardzo mi się chce teraz wydawać pieniądze właśnie na sklep internetowy. No tego uważam, że ta cena po prostu jest z kosmosu. I z drugiej strony widziałam, że jakbym założyła teraz nowy sklep na tej samej platformie, to znowu bym miała te 300 ileś, więc jakby czujecie ten klimat, tylko musiałabym na nowo wprowadzać produkty, ale za rok znowu byłby ten problem, więc znowu bym straciła bazę klientów i tak w koło Macieju. Już w listopadzie, pytałam chyba w listopadzie czy na początku grudnia Was na Instagramie, co byście powiedzieli na sprzedaż na Allegro i większość, tak mniej więcej 60% z Was powiedziała, że jak najbardziej, że nie ma problemu, ale powiem Wam, że ja jakoś nie czuję Allegro i nie wiem, czy ta sprzedaż by tam poszła dobrze. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Jeszcze w dalszym ciągu szukam jakiejś platformy. Jeżeli Wy macie jakiś swój sklep, prowadzicie sklep internetowy i wiecie, gdzie można fajnie i w miarę przyzwoitej cenie właśnie założyć sklep internetowy, to dajcie mi znać. Może ja nie znam jakiegoś portalu, może mi w tym pomożecie. Przecież nie byłoby to nic złego, a tak naprawdę by mi to niesamowicie pomogło. Więc jak najbardziej tutaj liczę na Was, że jeżeli znacie jakiś fajny portal, to z chęcią przygarnę. Zauważyłam też, że na home, właśnie dzisiaj jak szukałam informacji i też szukałam tego cennika, żeby Wam tutaj wkleić, pojawił się nowa opcja i nowy sklep i on się nazywa One Sklep czy One Shop, jakoś tak. I słuchajcie, to jest coś takiego, co by mnie bardzo interesowało, bo tam nie ma opłaty stałej, tylko jest opłata procentowa za każdy sprzedany produkt. Tak jak policzyłam sobie, ile by mi wyszło na jednym produkcie, na przykład herbaty, to okazało się, że to by było coś około 2 zł, więc nawet ta cena by nie wpływała na tak naprawdę cenę herbaty, bo też z czasem i przy kolejnych zamówieniach mam tańsze u producenta herbaty, więc myślę, że jak najbardziej by to się mniej więcej zrównało do tego samego poziomu, więc tutaj
Myślę, że to by mogło przejść. Też widziałam, że tam jest od razu z furgonetką połączenie i z bramką. I tak naprawdę te 2 zł to jest obsługa płatności i chyba właśnie furgonetki, więc byłoby od razu połączone z jakąś firmą kurierską. Co nie będę ukrywać, byłoby to bardzo wygodne dla mnie. I też właśnie bardzo takie sprytne i myślę, że właśnie też by się nadawało, bo to nie jest taki kompletny sklep, tylko to jest bardziej taka strona, którą klejacie do social mediów, czyli właśnie na sklep i na Instagramie, nie wiem, na sklep na YouTube'a, żeby wam dać linka. Podobno jest bardzo przyjazny do kupowania na telefonie, dlatego jeżeli ktoś z was skorzystał z jeden sklep, to dajcie znać i może po prostu spróbujemy. Dajcie znać, co myślicie. Może warto właśnie spróbować, założyć, bo tam nie ma żadnych kosztów. Tam chyba tylko za aktywację bramki z płatnościami jest 10 zł, więc to jest za koszt. I właśnie nie ma żadnej opłaty. I na przykład, jak jest miesiąc, kiedy sprzedam dwie herbaty, to też na przykład, bo na przykład będzie jakaś posucha, albo nie będzie produktów, albo coś będę zmieniać, bo tak też może się zdarzyć, to słuchajcie, to będzie opłata 2 złote, tak? Czy tam 4. Więc wydaje mi się, że to chyba nie jest zła opcja. I tak się właśnie nad tym zastanawiam. Może spróbowała właśnie odpalić sklep przed świętami, ale wiem, że to nie ma sensu, bo wy byście może chcieli kupić na prezenty, a ja wam bym nie mogła zagwarantować tego, że po pierwsze uda mi się to super szybko wysłać, a po drugie, tym bardziej, że to będzie nowy sklep, mimo jak będzie działać ta furgonetka, a po drugie, nie mogę wam zagwarantować, że w tym okresie przedświątecznym kurierzy dostarczą waszą paczkę do Wigilii, a nie chcę tutaj ponosić takiego ryzyka i nie chcę, żebyście po prostu byli rozczarowani, że później te produkty się do was nie dotrą i na przykład nie będzie prezentu. Więc wolę nie ryzykować i niestety jestem trochę zła, bo długo szukałam alternatywy, ale też właśnie jeszcze muszę się wgłębić w temat, jak to będzie z tym Polskim Ładem, bo wiem, że dużo dokumentów trzeba, dużo decyzji trzeba podjąć, chociażby o to, czy jaka będzie składka zdrowotna, czy zmieniać formę opodatkowania, przejść na ryczałt, czy zostać przy tych 9%, co jest po prostu chore. Więc nie wiem, jak to po prostu ogarnąć. W piątek będę siedzieć właśnie nad papierami firmowymi i myślę, że wtedy też na spokojnie święta założę ten sklep, przetestujemy go i dacie na przykład znać, czy wam się podoba, czy to się sprawdzi. I myślę, że będziemy sobie to robić po prostu na spokojnie. I wiem, że dużo tracę, bo podejrzewam, że w okresie tym przedświątecznym mogłabym sprzedać trochę herbaty na prezenty. No ale wiecie, ja nie jestem aż taka łasna na kasę, nie będę was tutaj naciągać. Tak, zdążę wam wysłać, tak, wszystko zdążę przyjść, a potem wiecie, wyjdzie z tego jedno wielkie nic. Więc wolę być po prostu z wami uczciwa i po prostu nie obiecywać gruszek na wierzbie, bo to też nie ma sensu. I myślę, że to jest dużo zdrowsze podejście. Dlatego właśnie sklep jest zablokowany, bo koszty mnie przytłoczyły. Jednym słowem, nie spodziewałam się takiej opłaty, byłam w szoku i powiem wam, że jak zobaczyłam, to mi zwaliło z nóg. No wiadomo, nie opłaciłam, więc zablokowali sklep, co jest oczywiście w miarę logiczne, ale dobra, czas otworzyć kalendarze. Zacznijmy może od zestawu prezentowego, tak dla odmiany. I dzisiaj mamy znowuż paletkę cieni. I jak w tamtej właśnie paletki nie mogłam otworzyć, tutaj aż jak wyciągnęłam z opakowań, to sama się otwierała, więc nie ma problemu. Ja jeszcze nie widzę, więc pierwszy pokażę wam. Czy to nie jest bardzo podobna paletka do tamtej? Aż sobie później sprawdzę i nazwę. Nie, tutaj jest więcej takich brązów i śliwek, czekajcie, a dobrze kartonik. Ogólnie mam 10% baterii, więc będę się lekko śpieszyć, żeby zdążyć to wszystko nagrać w jednym klipie. Mam nadzieję, że rozumiecie. O, zobaczcie, tak się prezentują te kolory. Myślę, że są bardzo fajne. I lecimy dalej, bo tak jak mówiłam, goni nasz czas. W kalendarzu z Nielsa, nie, z Action mamy sól do kąpieli, co jest super. Uwielbiam sól do kąpieli. W kalendarzu z biżuterią srebrną mamy
taki wisiorek z kółeczkiem. W kalendarzu z biżuterią świąteczną mamy dwa pierścionki. Jeden o oczku zielonym, jeden o oczku czerwonym. Jeżeli chodzi o cienie, to mamy tutaj cień milenium i coś podejrzewam, że mi się przyda na imprezę, bo jest kolejny taki właśnie, a nie, to jest fioletowy. Już myślałam, że to będzie srebrny milenium, ale nie, zobaczcie, to jest taki odcień. Tutaj mam kalendarz od Martena, ale jest to coś strasznie ciężkiego, więc mam nadzieję, że uda mi się to w miarę sprawnie otworzyć. I co to jest? Jakieś przekąski? Wow. Aha, tu mamy tak. Kulę do kąpieli. Jest to kula Soak for Happiness. Dobra, wrzucę do wózka. I mamy tutaj jakąś przekąskę. Fajne. Zobaczcie, to jest zestaw miseczek na przekąski. Wow, i nawet przetrwały. Super, przyda się na prycelki, czy właśnie jakieś takie drobne rzeczy na imprezę, więc jak najbardziej jestem zadowolona. Mroga mi bateria, więc z tego miejsca się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że taka pogadanka Wam się spodobała. Dziękuję za subskrypcję, dziękuję za lajki, za komentarze, dziękuję wspierającym. W kolejnym vlogmasie widzimy się jutro. Trzymajcie się, cześć!